Cześć, nazywam się Marcinka Kapusta i dziś opowiemy sobie o tym, jak wygląda Marketplace od środka, i jak można go w różny sposób zautomatyzować, tak żeby ta praca była naprawdę sporo szybsza i dzięki temu, żeby faktycznie ograniczyć naszą obecność w sklepie do minimum i skupić się na tych najbardziej kluczowych dla nas strategicznie zadaniach, takich jak na przykład turbo marketing i dotarcie do nowych rynków zbytu, czy wprowadzenie nowego produktu na rynek. I pokażę Wam to na case'ie naszej marki Apiravs, która w swojej niszy jest dosyć mocno rozpoznawalna z tej takiej tej branży zdrowego odżywiania naturalnych produktów, eko. Od prawie roku, czyli od momentu, kiedy wybuchła wojna, my podjęliśmy kilka takich kluczowych, strategicznych też decyzji i teraz jest taki takim momencie mocnej transformacji. Natomiast chciałbym, żeby ktoś, kto ma swój e-commerce albo myśli o własnym e-commerce, zaczerpnął trochę z moich doświadczeń już ponad pięcioletnich i może wykorzystał to w swoim biznesie. Także lecimy, nie ma co przedłużać. Przepraszam dzisiaj za mój głos, ale a propos produktów, tego że są bezglutenowe, niedawno w restauracji zjadłem trochę wyposiłek. Okazało się, że jest z glutenem, i już kilka dni takim mam głos inspiracją w ogóle dla powstania naszego e-commerce była książka 4 godziny na tydzień pracy Timoteja Ferisa, gdzie Tim pokazuje ludzi, jak to nazywał bogatych w zupełnie nowy sposób. Czyli takich osoby, które wykorzystują właśnie internet i wielki, wiele rodzajów automatyzacji do tego, żeby usprawnić swoje życie i ograniczyć ilość yy, godzin pracy. Mi Zachosnąłem się tą ideą i faktycznie przesłuchałem rozdział o tym, jak zbudować sklep, akurat on to właśnie sklep z suplementami, jak zbudować taki sklep chyba z 50 razy i naprawdę bardzo mocno się nim inspirowałem. Nawet nie po to, żeby pracować tylko 4 godziny w tygodniu, ale pomyślałem, że dzięki temu mógłbym zrobić więcej projektów jednocześnie, czyli odpalam jeden projekt, który w końcu zajmuje mi 4 godziny, potem następny, następny i w ten sposób tworzę takie portfolio projektów, które gdzieś tam między sobą mają wspólny przepływ i nawzajem się uzupełniają. O tym, jak to ta droga wyglądała może innym razem, bo dzisiaj skupimy się już tak technologicznie na procesami i inspiracją do tego nagrania dzisiejszego jest właśnie to, że trafiłem na taki swój bordzik do tego, żeby sprawdzić, jak mniej więcej wyglądają przepływy informacji i kierunki, jak te procesy wyglądają wewnątrz firmy. Więc jak popatrzycie sobie, niby 4 godziny, tydzień pracy, ale już tutaj można zobaczyć, że to był dosyć złożony proces i troszeczkę sobie dzisiaj w niego wnikniemy. ona w takim układzie istnieje już od ponad roku na tym tekstaku. Natomiast to nie jest zwykły e-commerce, bo on ma tutaj bardzo dużo różnego rodzaju aktualizacji, integracji, takich jak w ogóle cały system poleceń reflinków i współpracy z partnerami, gdzie właśnie tutaj dużo e, współprac z dytytykami na przykład e, czy też zamówień hurtowych, ale też e, integracje z wieloma platformami takimi jak Allegro czy shopi, które niedawno wyszło z Polski, a także system magazynowym, który jest zewnętrzny, systemem kurierowym, systemem fakturowym, automatyczny systemie faktur i iK i potem refakturowania i tak dalej, i tak dalej i tak dalej po platformę z kursami, która też tu jest wpięta, no i do tego bazą wiedzy, która jest też dosyć rozbudowana, no i możliwością skorzystania z konsultacji online. Więc generalnie jest takich tutaj rozwiązań całkiem sporo. Zaczniemy, powiedzmy, od tych takich kierunku ideologicznego, strategicznego, a potem zaczniemy patrzeć, jak wyglądały lejki i te wszystkie przepływy. Czyli w pierwszej kolejności mamy ideę marki, i u nas, jakby dosyć mocno, skierowaliśmy się na to, żeby popatrzeć, jaki mamy klientów, jaki mamy produkt docelowy, bo produkt sam w sobie był dosyć specyficzny. Zaczynaliśmy od batonów z pyłkiem kwiatowym, w którym była dzienna dawka pyłku kwiatowego, która uzupełniała praktycznie wszystkie możliwe składniki odżywcze w ciele człowieka, tak powiedzmy, turbodawka turbo witamin, yy, ale też trzeba było tutaj, to pamiętajcie, to było 5 lat temu ponad, kiedy zaczynaliśmy, więc to jeszcze nawet ta świadomość nie była taka. Ja pamiętam, że ja mogłem w większości sklepów zjeść połowy przypraw, które były nawet jakieś papryki, czy jakiś mieszanek typu kiros, czy coś, bo tam już było mleko, gluten i i teraz ta świadomość o tym, jak są tworzone te produkty, się mocno zmienia przez ostatnie kilka lat. I trzeba było tutaj dosyć mocno zmapować sobie takiego klienta docelowego, więc zrobiliśmy sobie taki personal brand nasz, ale na podstawie najpierw klienta docelowego, analizy marki, i tutaj przeprowadzaliśmy dosyć złożony proces w ogóle walidowania naszego pomysłu, jedna pani w takiej największej cukierni w okolicy w Bieszczadach nam udostępniła możliwość w ogóle przeprowadzenia testów konsumenckich. Wykonaliśmy tych testów ponad 120, na tym, żeby określić co klienci lubią, jak lubią i kogo nasze produkty bardziej interesują, kto wywołał jakąś, pokazał jakąś decyzję zakupową i tak dalej. Więc... Na podstawie dopiero tak zmapowanego klienta, to czego ja zawsze serdecznie zachęcam, my zaczęliśmy podchodzić do naszej marki, tego co my komunikujemy, jakie wartości komunikujemy, w którą stronę idziemy. Od tego też zależało to, jak wygląda nasz produkt. I teraz, właśnie to, jak my komunikujemy markę, to były działania już konkretne projektowe, czyli tutaj już przejdziemy zaraz do brandingu i marketingu. Natomiast z tego też wypływała koncepcja tworzenia kolejnych produktów do tych batonów, które my dokładaliśmy, które też w pewnym momencie przy lockdownie wypadły nam niestety z możliwości produkcyjnych, po tam kwestie skali i dotarcia. Do surowców były ograniczone, więc jakby skupiliśmy się na innych produktach, ale właśnie to, że kiedy my mieliśmy tą buyer personę, tą personę klienta, to my dopiero wtedy dostosowaliśmy do niej nowe produkty fizyczne i tutaj mieliśmy kilku bardzo fajnych podwykonawców, którym zlecaliśmy. Naszej pracownicy zaopatrzenie, gdzie mieliśmy też już ustandaryzowane procesy zaopatrzeniowe, i w naszym Wiki, już później w Nauczyńcu, znalazło się po prostu informacja o tym, gdzie to zaopatrzenie, jak, jak zdobywać, a wcześniej. Po prostu, kiedy moja żona to jeszcze robiła i przekazywała pierwszy pracownikowi, to wtedy to robiło ręcznie, ale później już mieliśmy po prostu bazę. W tej firmie zamawiamy to, w tej firmie zamawiamy to. Oni mają zazwyczaj takie okresy, więc z takim wyprzedzeniem trzeba zamówić i tym podobne. Zlecaliśmy właśnie wtedy, wszystkie produkty szły od razu na produkcję kontraktową i informowaliśmy w międzyczasie. Magazyn, mieliśmy kilka takich produktów, które trzeba było dostosować, jakby jeszcze później u nas we własnej produkcji, i wszystko gdzieś tam staraliśmy się to pozapinać, dlatego że procesy logistyczne przy zamówieniach, jeżeli ktoś ma sklep internetowy, to, to wie, że to potrafi trochę trwać. Zwłaszcza kiedy tworzymy własny produkt, a nie zamawiamy jakiś produkt na przykład z Chin, chociaż tam też teraz te procesy inaczej wyglądają. I takie produkty bezpośrednio szły od razu na magazyn, i my mieliśmy tylko notyfikację o tym, że produkt jest na magazynie, albo że produkt się obsuwa mimo zadeklarowanego terminu, i wtedy po prostu my kontrolowaliśmy, czy taki proces, czy, czy coś tu się nie dzieje. Więc popatrzcie, byliśmy w stanie, mając już pewną recepturę produktów. Mając dostosowane dział zaopatrzenia, wiedzieliśmy kto, gdzie, u kogo, ile co zamówić, byliśmy w stanie zlecić naszą już zaufaną produkcję kontraktowej i dostosować terminy, które dostawały informacje na magazynie, kiedy była jakieś luka, czy coś się nie zgadzało na magazynie, czy ilość sztuk, czy były jakieś obsuwy, czy może jakaś wada produktu, to też już dostawaliśmy takie notyfikacje bezpośrednio z systemu magazynowego, który przechodził do nas na, na, na naszego maila. A teraz, jeżeli chodzi o. Tutaj, możecie sobie zobaczyć, to jest cały lejek naszej sprzedaży. Kiedy już mieliśmy produkt na magazynie, to no teraz kwestia go sprzedać. W tym celu tworzy się często różnego rodzaju materiały. Tak, głównie mając sklep internetowy, mówimy o kanale social media. My mieliśmy akurat to szczęście i mamy dalej, że. Mm, Mamy też studio audio-wideo współtworzone z, z fotomanką. Jeżeli ktoś będzie chciał to polecam, bo robi świetne zdjęcia produktowe. W tym naszym studio tworzyliśmy content. Wiele osób zwłaszcza kojarzy tutaj content mojej żony, która przede wszystkim robiła live'y, ale też różnego rodzaju filmy na TikTok, czy czy materiał na Instagram i poprzez takie posty stworzone dla konkretnej grupy klientów my kierowaliśmy konkretne strategie marketingowe, czyli mieliśmy na przykład jakiś cel reklamowy, czyli wiemy, że za, za na przykład za no taki standardowy za dwa miesiące mamy święta no i trzeba już zacząć kampanię, tak? I mieliśmy przygotowy przygotowywaliśmy się pod to, czyli już y widzieliśmy mniej więcej jakie zestawy na przykład świąteczne tworzymy, jakie zniżki na nie dajemy. Wcześniej byli poinformowani nasi wszyscy y partnerzy bo oni mieli na tym swoje marże, więc kiedy, kiedy my dodatkowo jeszcze obniżaliśmy cenę, to musiało to się wszystko spinać, a na szczęście mieliśmy produkt dosyć wysokomarżowy, na tyle, ile może produkt spożywczy wysokomarżowy być. Więc tutaj tworzyliśmy artykuły takie dosyć eksperckie, które można znaleźć u nas na stronie, tutaj w takiej zakładce jak poradnik, dlatego że wiele osób po prostu nie wiedziało, jak stosować pływek kwiatowej i produkty pszczele. Yy, więc to jest jedno. Do tego w, filmy, które były zwłaszcza wcześniej live'ami, później filmami na YouTube. Z tego też yy, TikToki, yy, podstandardowe post posty Instagramowe, wcześniej storiesy, teraz już bardziej by były reelsy, pewnie. I stąd potem dopiero najlepiej promowane posty szły do nas, do agencji marketingowej, która robiła z tego płatny ruch, do tego puszczała niezależnie jeszcze od tego oddzielne kampanie marketingowe, czyli podbijaliśmy te posty, które zażarły nam powiedzmy najlepiej. No, i do tego mieliśmy afiliantów, czyli przede wszystkim klinik, dietetyków klinicznych, bo to było coś, na czym najbardziej działało. Dlatego, że mając taki produkt, to, ta grupa okazała się im najbardziej zainteresowana, dlatego, że wiedzieli, dając nasz produkt, szybko byli w stanie pomóc danemu pacjentowi, a to też podbudowywało ich w oczach tych pacjentów, w sensie że. Pacjent jest w stanie dosyć szybko zauważyć yy, różnego rodzaju efekty też. Puszczaliśmy reklamy, kampanie Allegro, dlatego że y, algorytmy Allegro też są bardzo złożone. To nie jest już tak jak powiedzmy 10 czy 5, nawet może jeszcze lat temu. Teraz tam jest dużo różnego rodzaju opcji reklam krótko-długoterminowych. Trzeba spełnić bardzo wyśrubowane standardy, warunki dotyczące publikacji y, materiałów, obsługi klienta, szybkich responsów, szybkich odpowiedzi. Yy, no jednak to jest platforma bardzo konsumentocyfika. Ja powiedziałbym, że do granic absurdu, nawet dlatego, że zawsze jest na niekorzyść sprzedawcy, a zawsze jest na korzyść klienta. Przynajmniej ja nie spotkałem się z innymi mm, kwestiami. Ten ruch z afiliantów był kierowany na naszą stronę internetową, zalegro częściowo też, dlatego, że kiedy klient zalegro dostawał na paczkę, dostawał też za, z kod rabatowy na zamówienie z naszego sklepu internetowego, taka karteczka z okresował ważnym kodem, po to, żeby też troszeczkę wymusić tą, albo przyspieszyć tą decyzję zakupową, czyli jeżeli klient dostał produkt, spodobał mu się, to słuchaj, tu, tutaj masz jeszcze dwa tygodnie na to, żeby wykorzystać kod na, na zamówienie produktu i faktycznie była z tego całkiem ciekawa konwersja, więc jeżeli ktoś z Was ma coś takiego, to naprawdę serdecznie polecam. Może się naprawdę bardzo fajnie sprawdzić. Trzy, trzy kategorie. Pierwszy to było sklep właśnie z naszymi produktami. Dodatkowo kursy, które odpaliliśmy de facto jako ostatnie, czyli... Po prostu takie instruktorzowe albo treningowe, i niedługo tego będzie sporo, sporo więcej. I mi klinika, takie, gdzie można było zaczepnąć konsultacji u dietetyka klinicznego, naturoterapeuty czy eksperta terapii. terapii. Był też jeden lekarz, i, i tak, to, tak to wyglądało. Tutaj stosowaliśmy kilka technik abselowych, czyli powiększenia sprzedaży. Czyli w momencie, kiedy ktoś kupił jakiś jeden produkt. Były też takie laiki, że słuchaj, kupiłeś to, to może przydałoby ci się do tego jeszcze ten produkt. I bardzo często właśnie podczas sprzedaży produktów sugerowaliśmy różnego rodzaju upselle. Teraz tutaj większość produktów jest powyłączana, natomiast zawsze można było zwiększyć liczbę użytych produktów i wtedy też sugerowały się konkretne zniżki i zwłaszcza pakiety paradoksalnie były naszym zawsze korem sprzedażowym. Najlepiej nam się to, to wszystko sprzedaż, sprzedawało. Poza tym również konsultacje na przykład bardzo dobrze robiły, dlatego że jeżeli ktoś miał jakiś produkt albo jakąś konkretną pilną potrzebę, chciał się skonsultować, to mógł sobie na początku zrobić konsultację darmową, a później zrobić sobie płatną konsultację, już taką powiedzmy, prowadzenie przez dietetyka klinicznego, czy, czy konkretnego lekarza, już na podstawie materiałów w ogóle badań lekarskich, więc to bardzo fajnie nam funkcjonowało. Wracając, do, wracając do, do procesu w momencie kiedy generowała się sprzedaż, właśnie również tutaj przez to Allegro jako dodatkową platformę, Przechodziliśmy dalej, i tutaj działa się cała magia. Cała ta nasza sprzedaż była wrzucana do platformy, która nazywa się BaseLinker. BaseLinker jest to bardzo fajne narzędzie i tutaj możecie sobie zobaczyć drzewko różnego rodzaju integracji. Możemy sobie, je popatrzeć, widzicie, wszystkie zamówienia z Allegro przechodzą tutaj z Shopi, które też tam, nie duże, ale troszeczkę sprzedaży wygenerowało i przede wszystkim WooCommerce'a, czyli tutaj zamówienia od wszystkich afiliantów, zamówienia hurtowe i zamówienia od klientów indywidualnych. Wchodziły nam tutaj do systemu, a to dodatkowo było spięte, jak sobie popatrzycie, od razu i wszystkie informacje tutaj wychodziły z powrotem na faktury i wracały do klienta, bo każdy klient musiał dostać od nas fakturę, żebyśmy musieli kasy fiskalnej wystawiać takich paragonów. Później dopiero były elektryczne paragony. To wtedy wchodzi nam na fakturowni, dopiero potem od razu fakturownia przekazuje do systemu naszego księgowego też 100% elektronicznego. I tam już dużo bardziej jesteśmy w stanie usprawnić proces w ogóle samej księgowości. Co wiecie, w Polsce zajmuje dosyć dużo czasu. A sam Base przekazywał dane wszyscy, ze wszystkich zamówień do naszego magazynu, który był, każdy produkt był specjalnie otagowany, oraportowany. Skąd jest, dlaczego tak, a nie inaczej, i właśnie w jakich, że powinien być zapakowany w takim, a nie innym zestawie, z taką ilością sztuk. I każde zamówienie złożone do godziny 13 wychodziło. Czy do godziny nawet 15 w pewnym momencie wychodziło tego samego dnia, i przekazywano było to do kurierów, i mieliśmy tutaj kilku kurierów. Korzystaliśmy z imposta, paczkomatów ale też nasze, czasami zdarzało się że z dpd, dlatego tutaj była integracja u nas z epaką. Impost oczywiście. Musiał być zintegrowany przez abonament, i to już tam ten większy abonament, dlatego że, no, żeby korzystać z paczkomatów i mieć dobre, dobre usługi. Tak samo na Allegro, żeby być w opcji Allegro Smart, też trzeba było coś takiego posiadać. Tak, i następnie produkt trafiał do klienta. Natomiast jest kilka takich ciekawych smaczków, jak na przykład to. Że kiedy klient y, miał formularz rejestracyjny, na pierwszym miejscu był mail. Pochodziło o to, że kiedy ja mam już taką y, maila i akceptację, to nawet jeżeli osoba nie zrobi y, zamówienia, to ja mogę tej się o sobie przypomnieć. Mieliśmy tutaj trzy systemy. Pierwszy system to był system odzyskiwania koszyka. Czyli jeżeli ktoś był w momencie robienia koszyka, ale przez pół godziny widzimy, że go nie zrobił, to przechodziło mu przypomnienie, bo może coś się wydarzyło. Kiedyś korzystaliśmy z bramki Payu i wtedy mieliśmy na przykład dużo odrzuceń. Kiedy pojawił się przelewy 24, dużo łatwiej te wszystkie zamówienia przechodziły. I czasem po prostu klient sobie to odkładał. I wtedy przechodziło mu takim. Zautomatyzowanym mailu, zaproszenie z linkiem od razu do tego, żeby sobie ten klient y, mógł kliknąć tylko i, i wznowić sobie to zamówienie. Tak, y, jeżeli y, zignorował tego maila, to jeszcze po jednym dniu przychodziło mu taki e-mail. Czy może na zasadzie? Dzień dobry Pani Aniu, czy może coś się stało? Bo widzimy, że było zamówienie zrokonane, ale coś się nie udało. Jeżeli wszystko wszystko jest dalej aktualne, no to proszę, tutaj jest link, można sobie kliknąć i od razu wznowić zamówienie. I faktycznie ta historia tego zamówienia była wznowiona. Około 20% takich koszyków, które wypadły, jakby, więc to jest dosyć dużo. Kolejną rzeczą było nasze zautomatyzowane mailingi newsletterowe z informacjami w ogóle o pyłku kwiatowym, o tym jak go stosować, dlaczego warto tak, a nie inaczej. Więc to też był bardzo fajny system. No i trzeci system, no to było Pixel po prostu, tak, czyli jeżeli dana osoba była u nas na stronie, to potem remarketingowo mogliśmy tą osobę odnaleźć i zaproponować jej powrót do, do nas i skorzystanie na przykład z artykułu, najpierw przez artykuł, czy poprzez wejście na, skorzystanie z jakiegoś kursu albo live'a na przykład Weroniki, też bardzo dobrze to to działało to, to, no, do, do tego stopnia, że kilkaset tysięcy przychodów miesięcznie byliśmy w stanie w takim naszym sklepie y, osiągnąć. A generalnie y, mojej bezpośrednio pracy w pewnym momencie była tam może godzina, dwie w tygodniu, już na zasadzie bardziej strategicznej. Y, Weronika bardziej tam księgowa a tej pracy relatywnie było, myślę, że na jakieś. Dwie, trzy godziny dziennie, przy czym moje jednej dwie godziny w tygodniu, więc to pokazuje naprawdę, zwłaszcza kiedy już były zautomatyzowane kampanie reklamowe i systemy. I teraz popatrzcie: taki Base albo niby prosta rzecz, ale kiedy my mamy zintegrowanego, widzicie, wszystkie sklepy, wszystko przechodzi. Nie trzeba nic tam przepatrywać, nie trzeba nic porównywać. Wszystko nam wychodzi, tylko patrzymy, czy zgadza nam się stan magazynowy yy, i czy widzimy produkty, które wyszły, wysyłki, na że raporty, zestawiamy sobie z, z tym, co przyszło i z tym, co wyszło. A dodatkowo, kiedy dzwonił do nas klient, mieliśmy integrację z Androidem i kiedy dzwonił klient na nasz telefon, to byliśmy w stanie po numerze telefonu zobaczyć jego zamówienia które miał u nas w systemie, więc klient nie czekał bardzo długo, tylko nawet kiedy byliśmy gdzieś na mieście, a klient dzwonił i to można było bardzo łatwo odebrać i, i sprawdzić, co się działo nie tak, co było nie, nie tak i podobnie Gmail też taka wtyczka, która pozwalała po prostu do mail, jeżeli mamy maila od klienta na naszej skrzynce, od razu zobaczyć go w Baselinkerze i dzięki temu można było łatwo sprawdzić ten profil czy na przykład, bo klient pisze, że zamówił produkt 5 dni temu, a do tej pory go nie dostał, no i teraz pytanie, co się stało wtedy wystarczyło tylko kliknąć z, z boku informacje i dzięki temu Mieliśmy yy, proste powiadomienie o tym, czy na przykład tak, było złożone zamówienie, albo było nieopłacone. No i wtedy możemy zapytać o klienta, kliencie tak, ale widzimy, że tu nie przeszła płatność. No i wtedy klient często się reflektował, że faktycznie tak jest. Teraz prawdopodobnie wykorzystalibyśmy jeszcze do tego czat PT, czyli od razu byśmy mieli. Wcześniej mieliśmy takie gotowe odpowiedzi z najczęściej zadawanymi pytaniami, a teraz pewnie wykorzystywalibyśmy czat PT. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie wie, to polecam Wam bardzo takie serdecznie urządzenie, właśnie już, już w tym działa, chociaż dalej wyświetla się komunikat o tym, że jest dużo zainteresowani wolna przepustowość i w tym momencie właśnie dostajemy taką informację, którą można skopiować i wysłać Dziękujemy za złożenie zamówienia. U nas niestety zauważyliśmy, że Twoje zamówienie jest nieopłacone. Prosimy o dokonanie płatności, abyśmy mogli wysłać Twoje zamówienie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące płatności, prosimy o kontakt. Czat też uczy się konwersacji, naszych, naszego stylu, więc można byłoby to dużo fajniej jeszcze ograć. Faktycznie, kiedy, jak popatrzycie sobie na cały czas na ten proces, to teraz tak, wymaga od nas, Takiego wejścia do tego systemu, tylko kilka rzeczy. Pierwsze, to wymyślanie nowych produktów. No ale to jest rzecz, której trudno, którą trudno zautomatyzować, i ona jest poza, i ona też nie musi się wydarzać cały czas. Wymaga inicjatywy przy realizacji zamówień, zaopatrzenia, ale też jesteśmy w stanie monitorować bieżące zużycie produktów i na, na podstawie informacji z magazynu i y, przewidywanego, przewidywanego czasu produkcji u danego podwykonawcy byliśmy w stanie przewidzieć mniej więcej kiedy ten produkt tam się skończy i teraz. Wymaga od nas tworzenie nowego kontentu, i to jest praca marketingowa, która nigdy się nie skończy. Ja zakładam, że ona 80% czasu czy zaangażowania wy wy wymagała tutaj przy takim systemie. Natomiast yy, współpraca z afiliacjami, z yy, Ściąganie ruchu z Allegro czy z kampanii reklamowych, gdzie już mieliśmy ustalone procesy z agencją zewnętrzną, która nas obsługiwała, czyli podbijała, tworzyła cały czas nowe grupy docelowe i nowe kampanie na podstawie algorytmów i, i, i danych ze strony, ale również podbijała te materiały, które najlepiej nam konwertowały po to, żeby miały szerszy zasięg, więc to jest dosyć oczywiste. W momencie, kiedy klient przychodził na stronę albo nawet z reklamy, którą my, jakby już nie ustawialiśmy, mieliśmy o tego zewnętrzną agencję, do momentu odebrania tego produktu klienta i jeszcze y, często mieli tam jakieś gratisy, i do tego jeszcze właśnie zaproszenie na zniżkę na sklep, i do tego jeszcze mieli kolejne remarketingi, i do tego jeszcze były maile z wartościowym kontentem, a ewentualnie ofertami jakimiś zniżkowymi. To wszystko było zautomatyzowane. Jedyną rzeczą poza tworzeniem kontentu, tworzeniem nowych produktów, to były odpowiedzi, czy to w momencie różnych awarii, których też pojawiało się coraz. Coraz mniej, bo kiedy mamy jakiś proces zautomatyzowany, to, to faktycznie to zaczyna fajnie działać. To chyba najwięcej było problemów właściwie z Allegro, no ale z tego, że to był dosyć, no nie procentowo, no powiedzmy, no czwarta przychodów miesięcznych, to, to warto było o to zadbać. I teraz moi drodzy, pewnie zauważycie, że sporo mówię tutaj w czasie przeszłym. I faktycznie trochę tak jest. Z jednej strony szkoda, a z drugiej strony te nowe rzeczy, to są super. Generalnie chodzi o to, że my schodzimy z produktów fizycznych. To, co słuchałem u Timoteja Felisa, to fakt, on opowiadał na podstawie swojego suplementu, on chyba się nazywał Brain Quicken, przyspieszacz mózgu. On już wtedy bardzo polecał jednak przejście na produkty cyfrowe. I faktycznie hmm, większość naszych konkurentów to firmy, które mają albo bardzo duży kapitał, albo są supportowane przez bardzo duże dotacje. Praktycznie wszyscy podwykonawcy, nawet z którymi pracujemy, i partnerzy biznesowi na takich dotacjach działają, my byliśmy bez dotacji. I ciągle jesteśmy, albo z dużymi kredytami obrotowymi. A my stwierdziliśmy, że w czasach tak dużej niepewności nie chcemy tworzyć produktów pod jakąś marką zewnętrzną, bo wtedy tak naprawdę nie mamy wolności, tylko musimy realizować cele kogoś innego. Choć mieliśmy tu jedną propozycję, kupna uwaga, przez fundusz Venture Capital ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, kiedy dostaliśmy maila, myśleliśmy, że to jakiś wiecie, żart, okazało się, że nie. Stwierdziliśmy, że będziemy robili tylko produkty na zasadzie dropa, bo. Wiemy, że bardzo duża ilość ludzi ten produkt pomaga, więc po prostu będziemy robili raz na jakiś czas listę zamówień na te nasze topowe produkty, czyli przede wszystkim Api Spray, który po prostu schodził na litry na setki sztuk miesięcznie, czyli bo nasz innowacyjny pomysł, czyli to jest bezalkoholowy propolis z miodem, więc ani nie szczypie, miód tylko podbija właściwości, jest dosyć dobre stężenie, więc i do tego można go wykorzystać za to mizerem, więc mogą z niego korzystać dzieci, dorośli, i to jest naprawdę super. I mamy masę, masę przykładów tego, jak to pomogło. I do tego na dropie będzie maść propolisowa co jakiś czas, i może szejki jeszcze będziemy wypuszczali, czyli to takie nasze najczęściej sprzedające się produkty może szejki, dlatego że tam trzeba po prostu dużo większą produkcję, więc zobaczymy jak będzie duże zainteresowanie dropem. A my przechodzimy na produkty cyfrowe, dlatego że jesteśmy po prostu za mali w uszach na to, żeby utrzymać tego typu e-commerce ciekawostka, stosunek handlu e-commerce niedawno czytałem dane w stosunku do sprzedaży stacjonarnej zmalał z 23 do 21%. W ubiegłym roku. To jest pokłosie właśnie tych wszystkich zmian na rynku, które się dzieją, a my po prostu no dużo łatwiej nam się funkcjonuje w sferze produktów cyfrowych. Ja też, pewnie większość z was wie, przede wszystkim zajmuję się tworzeniem stron internetowych, automatyzacjami, właśnie takich procesów, przyspieszaniem tego, żeby wewnątrz firmowo. To działało. My tutaj teraz tworzymy przebudowanie, teraz będzie więcej kursów. Moja żona też nagrała i już teraz jedną uczelnią wyższą prowadzi kurs certyfikowany przez MEN, przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, kurs apiterapeuty. On trafi też do nas na stronę jeszcze w wersji audio, bo tam jest przede wszystkim w wersji materiałowej, tam są Setki, może inaczej, dziesiątki godzin na pewno treści, więc taki kurs bardzo rozbudowany trafi, trafi kilka e-booków i mniejszych kursów dla klientów fizycznych, to będzie takie to będzie takie dalej propagowanie naszej idei, czyli dostarczenia naturalnych składników do naszego organizmu na podstawie badań, które są oficjalne i dają niezbite dowody, ale są mało popularne. Jest takich produktów cała masa, na pewno produkty pszczele do nich należą, bo wszyscy wiedzą, że miód jest dobry, ale mało kto wie o tym, jak można sobie poradzić z produktami innymi. O teraz taki przykład moja żona uratowała amputację ręki jednego żołnierza, który walczył na Wschodzie. Też lekarze mówili, że no, za dwa tygodnie, jeżeli się nic nie poprawi amputacja. No i się okazało, że jednak można zrobić to inaczej. Ja osobiście staram się nie poruszać tematów medycznych, ale no to zdoba na bardziej mojej żony. Będzie baza badań przez lata już nagromadziła moja żona. Po prostu stopniowo będzie je wdrażać do tego stopnia, żeby każdy, żeby można było odesłać nawet klientów z konsultacji, czyli konsultacje dalej będą, do tego, żeby mogli sobie odkopać takie badania pod, pod nawet tagiem jednym drugim i przekazać to na przykład swojemu lekarzowi. Także mam nadzieję, że zaspokoiłem trochę Waszą ciekawość i. Co? I do zobaczenia w następnym odcinku.